Dzień dobry Państwu, to jest najnowsze wydanie magazynu Cire Cafe Online. Dziś przyjrzymy się zmianom w grupie Tauron Polska Energia, a okazją do rozmowy jest powołanie w obrębie grupy nowej spółki zależnej, która nazywa się Tauron Zielona Energia. Komunikat o powołaniu spółki rynki otrzymały w ubiegłym tygodniu, a ja zapytam o szczegóły prezesa spółki Tauron Zielona Energia. Pan Wojciech Więcławek jest moim rozmówcą dzisiaj w Cire Cafe Online. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy naszą rozmowę o tej nowej spółce od wyjaśnienia rynkom i branżystom, którzy będą słuchali naszej rozmowy. Jaka będzie rola tej spółki w całej strukturze grupy Tauron? Przede wszystkim skoncentrujemy nasze kompetencje i sygnał na rynek o tym, że jesteśmy i jakimi projektami jesteśmy zainteresowani. W związku z tym wybieramy najlepszych ludzi z grupy, którzy do tej pory zajmowali się w różnych naszych spółkach siostrzanych tego typu aktywnością. Przenosimy ich do nas, do spółki, zbieramy projekty po to, żeby móc jednolicie nimi zarządzać. Natomiast ta koncentracja ma się również przelać na to, że chcemy, żeby rynek wiedział, z kim mogą rozmawiać o akwizycji, wspólnym developmencie lub różnego rodzaju innej aktywności w związku z OZE, czyli taki, tak jak powiedziałem, jednolity sygnał. No i to ma doprowadzić do tego, żeby te cele, które dziś grupa sobie wyznaczyła, stały się być możliwe. Okej, czyli integracja kompetencji, które już w grupie były, ale czy do tego zespołu, pana zespołu dołączą też nowe osoby, czy będą rekrutacje na rynku? Oczywiście, to mniej więcej mogę spokojnie powiedzieć, że 70% kadry, którą mamy i będziemy mieli, wzrastamy. W spółce będą pochodziły z zewnętrznych rekrutacji. Dobrze, to teraz model biznesowy. Wchodzicie na rynek z jakim zamiarem? Co będzie źródłem przychodów dla tej nowej spółki? Spółka ma charakter deweloperski, więc tak naprawdę ona koncentruje się na tym, żeby rozpocząć projekty lub przejmować je w trakcie ich realizacji przez zewnętrzne firmy i doprowadzić do fazy pozwolenia na użytkowanie, a późniejsza eksploatacja jest przekazywana do Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze. Więc po naszej stronie my koncentrujemy się nie na przychodach bezpośrednio dla spółki sensu stricte, tylko misją Tauron Zielona Energia jest to, żeby wytworzyć nowe moce OZE dla grupy. Ja sobie zerkam raz jeszcze na ubiegłotygodniowy komunikat o powołaniu spółki. Tam jest taka mocna zapowiedź akwizycji rynkowych. Jakie będą kryteria wyboru projektów do akwizycji? Najbardziej zależy nam na akwizycji projektów wiatrowych. To, na czym się koncentrujemy, to jest współpraca z deweloperami po to, żeby przejmować całe ich portfele. Chcielibyśmy przy ograniczonej ilości partnerów mieć maksymalnie dużo projektów. W związku z tym, jeśli podejmujemy się relacji z kimś, to chcielibyśmy przejmować wszystko to, co jest na sprzedaż. I w tym przypadku projekty, które nas interesują, to są od greenfieldu, częściowo zaawansowanych, jak również projekty gotowe do budowy. Z czasem, jak spółka będzie rozwijała już swoje kompetencje i będzie ta działalność zaawansowana, jaka będzie specjalizacja? To będzie częściej fotowoltaika, czy częściej farmy wiatrowe? Tutaj podział jest na dzień dzisiejszy pół na pół. Natomiast efektywność pod względem ilości zajętego terenu, jak i również wytwarzania, no zdecydowanie tutaj skłania się ku energetyce wiatrowej. Ona na dzień dzisiejszy niestety jest zablokowana legislacyjnie. Mocno działamy na to, żeby ten stan rzeczy się zmienił, bo energetyka wiatrowa to jest to, na co stawiamy najbardziej. Z pełnym poszanowaniem oczywiście tego, że dziś dobrym pomysłem biznesowym jest również ta fotowoltaika, więc my ją bardzo aktywnie też zamierzamy rozwijać, czy rozwijamy. W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że jest zdecydowanie za liberalizacją ustawy 10H. I pytam pana o komentarz i opinię na temat tego przepisu, który no, blokuje rozwój w tej chwili OZE. Liberalizacja tej ustawy to jest warunek absolutnie konieczny. Bez niej należy uznać, że rozwijanie energetyki onshore wiatrowej będzie niemożliwe. W związku z tym nie powinniśmy rozmawiać o tym, czy, tylko kiedy zliberalizować tą ustawę. I oczywiście na jakich warunkach, bo powinniśmy ją przygotować w sposób taki, żeby ona reprezentowała zarówno interesy tych, którzy ją
doprowadzili do stanu takiej mocnej, restrykcyjnej legislacji, obawiając się dystansu od nieruchomości, zabudowań, ale również respektowała potrzeby biznesu i powiedziałbym chyba bardziej nawet nie biznesu, a krajowego systemu energetycznego, bo dziś liberalizacja tej ustawy przeleje się bezpośrednio na to, żebyśmy potrafili być coraz bardziej samodzielni energetycznie, a to jest coś, co kiedy obserwujemy sytuację na Ukrainie, coraz bardziej potrzebne. Panie prezesie, to na koniec naszego spotkania proszę powiedzieć, jaki zespół udało się panu zgromadzić? Proszę dwa słowa o pana współpracownikach w tej nowej spółce. Tauron Zielona Energia zatrudnia wyłącznie ekspertów. Byliśmy bardzo, bardzo konserwatywni i wybiórczy, dobierając sobie kadry. W związku z tym na dzień dzisiejszy mamy strukturę taką, że mamy dział developmentu, akwizycji, realizacji tego, co pospolicie można nazwać back office. Na dzień dzisiejszy 35 osób nas obsługuje w ponad 3-gigawatowym portfelu projektów. Natomiast docelowo zamierzamy mieć około 60 osób zatrudnionych i to jest taka optymalna ilość, która w naszej opinii pozwoli nam doprowadzić cele wyznaczone w zielonym zwrocie do skutecznego finału. O nowej spółce w grupie Tauron, o spółce Tauron Zielona Energia mówił Wojciech Więcławek, prezes zarządu. Panie prezesie, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, miłego dnia.